Szymon Hołownia w wielu ludziach wzbudza nadzieję. Dlaczego wzbudza nadzieję? Dlatego, że nikt nie wie, co on tak naprawdę uważa. To jest taka metoda na początku kariery politycznej dość skuteczna. Nie mówić konkretnie niczego, starać się zasugerować wszystko wszystkim, tak żeby każdy sobie mógł wyobrażać, że ten facet myśli mniej więcej tak jak ja i on spełni moje oczekiwania i spełni moje marzenia. Ale to jest naprawdę tylko na pierwszy moment, ponieważ jeżeli się zaczyna robić karierę polityczną, jeżeli się w sondażach zaczyna już gdzieś tam pojawiać wysoko na politycznym podium, no to nie sposób w nieskończoność unikać konkretnych odpowiedzi. No i wreszcie mamy jakiś konkret, co Szymon Hołownia zamierza. Szymon Hołownia zamierza poważnie rozważyć, ale są takie tam polityczne drydymałki, zamierza poważnie rozważyć, czyli po prostu obiecuje, że jakby mógł, to by wprowadził gwarantowany dochód dla wszystkich obywateli. Każdy dostaje pieniądze za sam fakt, że istnieje. Dostaje mało to, że jakieś pieniądze. Dostaje pieniądze w wysokości minimalnej pensji. Czyli minimalna pensja to jest coś, co się należy każdemu. Każdy dostaje tę kasę po prostu za to, że jest. Pytanie za stówę. Czy ktokolwiek będzie takim idiotą, żeby iść za minimalną pensję do pracy, skoro tę minimalną pensję można dostać? Otóż zdaniem Szymona Hołowni, czy raczej Michała Kobosko, który to za niego wszystko opowiadał w Turowie na konferencji prasowej, tak, wszyscy będą zachęceni tym zasiłkiem, tymi pieniędzmi za nic do tego, żeby szukać pracy i żeby pracować. Rozumiecie Państwo perwersję intelektualną tego pomysłu? Dostajemy pieniądze za nic po to, żeby nas to zachęciło do szukania dodatkowych dochodów i zarabiania większych pieniędzy. Tak dokładnie zostało to na konferencji ugrupowania Polska 2050 sformułowane. Nie ma takiego przypadku na świecie. W życiu nie słyszałem o czymś takim, żeby ludzie dostawali pieniądze i dzięki temu brali się do roboty, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Gdyby tak było, to ci wszyscy tak zwani uchodźcy, którzy się byczą, czy we Francji, czy w Niemczech na zasiłkach, to z tymi zasiłkami w ręku pomyśleli, ojej, jeżeli my za nic dostajemy tyle pieniędzy, to jeszcze lepiej idźmy do pracy, to dostaniemy tyle samo pieniędzy. No, może nawet troszkę więcej, ale za to będziemy zbierać te szparagi, będziemy mieli przyjemne dreszcze adrenalinowe z tego powodu, że pracujemy. No, nie chcę się pastwić nad tym, to jest bzdura oczywiście. Czegoś tak głupiego nie wymyślili nawet komuniści. Owszem, w PRL-u dostawało się pieniądze za nic, ale trzeba było przynajmniej udawać. Oni udają, że płacą, my udajemy, że pracujemy, tak się mówiło w tamtym czasie. Czy się stoi, czy się leży, to kwota ustalona i powiększona o współczynnik inflacji się należy, ale jednak te formalnie rzecz biorąc, gdzieś trzeba było być zatrudnionym, bo jak się nie miało stempelka w dowodzie, to wtedy te pieniądze, wtedy to czy się stoi, czy się leży, nie przysługiwało. A tutaj słyszymy, no, tak genialny pomysł, który kraj bogaty by wykończył. Bogaty kraj nie może sobie pozwolić na to, żeby wszystkim obywatelom wypłacać minimalną pensję za samo istnienie, a Polska, jak wiadomo, krajem bogatym nie jest. Ma dopiero być w roku 2030, a i to pod warunkiem, że Jarosław Kaczyński się nie myli. A nie mam co do tego pewności. Natomiast kraj ubogi, taki jak Polska, rozdający kasę za nic, to jest pomysł horrendalny z każdego, pod każdym jednym względem. Ale szczególnie on jest horrendalny z tego powodu, że jakby nie spojrzeć, no Szymon Hołownia nie próbował nawet przekroczyć tego podziału na PiS i Platformę, tak jak go próbuje przekroczyć Konfederacja, której połowa wyborców
z wyborów prezydenckich ostatecznie zagłosowała na Andrzeja Dudę, a druga połowa na Rafała Trzaskowskiego. Tam widać wyraźnie, że jakieś próby przejścia są, natomiast Szymon Hołownia nie. On się natychmiast w pierwszej chwili wpisał swoją retoryką w obóz antypisu. On przy każdej możliwej okazji po PiSie jeździ jak po tej przysłowiowej łysej kobyle. On w każdej takiej sprawie dotyczącej rządu mówi tym samym właściwie głosem i te same rzeczy, co mówi Borys Budka i co pisze Gazeta Wyborcza, i co piszą Ringery, Springery i co mówią w telewizjach należących do ITI i Discovery. Co zresztą sprawia, że nie jest problemem żadnym dla PiSu, jest problemem tylko i wyłącznie dla Platformy Obywatelskiej. I teraz, mając tak już sprofilowany, określony antypisowski elektorat, z czym wyskakuje Szymon Hołownia do tego elektoratu, z czym wyjeżdża? Z pomysłem horrendalnym gwarantowanej minimalnej pensji dla każdego. Do ludzi, którzy na każdym kroku, przypomnę, głównym hasłem, osią swej nienawiści do pogardy do elektoratu pisowskiego uczynili ten zarzut, że to jest taka hołota, która nie pracuje, tylko bierze pieniądze za nic. Te 500+, bo na które pieniędzy nie ma i nie będzie, w szczególnym się stało punktem takiej oskarżenia, że to jest chory pisowski porządek świata. My pracujemy, my wykształceni z dużych miast zarabiamy, tyramy w tej naszej budżetówce, prawda? I to te nasze pieniądze oni biorą i rozdają hołocie, która się byczy, pije, nic nie robi, prawda? Tylko głosuje na PiS za 500 zł. No, pensja większa jest minimalna niż 500 zł, więc teraz w tym towarzystwie Hołownia wyskakuje z takim pomysłem. Ja wiem oczywiście, Lemming to jest Lemming. On z natury nie kojarzy pewnych rzeczy, on widzi osoby, no gdyby je kojarzył, to by nie był Lemmingiem. W związku z tym oczywiście wielu ludzi może nie zauważyć, że jest jakaś sprzeczność z krytyką 500+, jako rozdawania pieniędzy za nic, a obiecywaniem, że się rozda o wiele większe pieniądze za nic i każdy po prostu za fakt, że żyje, dostanie pensję minimalną tylko po to, żeby zagłosował na Szymona Hołownię, a potem się zobaczy, co dalej. To moim skromnym zdaniem może jednak być przesada, no ale zobaczymy. Ile jeszcze wymyśli konkretów Szymon Hołownia, bo jak na razie to widać wyraźnie, że to jest taki typ człowieka, który zdecydowanie traci przy bliższym poznaniu. Każdy kolejny konkretny, ponieważ nie mówię wtedy, kiedy płacze, nie mówię wtedy, kiedy opowiada jakieś takie zupełnie, jak tam, nie wiem, o obronności na przykład, jakieś takie abstrakcyjne kawałki, że dobrze by było, żeby było lepiej, bo jak jest lepiej, to jest dobrze, a im lepiej, tym bardziej dobrze jest, jak żeby było jak najlepiej. Natomiast jak przychodzi do konkretów, to jak na razie jedyne konkretne, co się dowiadujemy o tym, co by zrobił Szymon Hołownia, gdyby był u władzy, czy co by poważnie rozważył, to coś, co każe zupełnie inaczej rozumieć tę nazwę, jaką wymyślił dla swojego ugrupowania. To jest po prostu ugrupowanie, które jak się dorwie do władzy, to Polska najdalej do roku 2050 przestanie istnieć. Stąd ta nazwa. Polska 2050 i chwacit. Z rozdawaniem pieniędzy za darmo w formie gwarantowanej pensji obywatelskiej w wysokości pensji minimalnej, no to naprawdę ten biedny kraj już by długo nie pożył. Jedyna nadzieja, że popularność Szymona Hołowni to tak samo jak popularność Palikota czy Petru, krótkotrwała kometa, meteor, który się wypali i do następnych wyborów zgaśnie.